Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Zobaczcie, driftowanie na kierownicy takiej okrągłej, no jest fantastyczne, masz mnogość chwytu, możesz złapać tak, możesz złapać tak, możesz jedną ręką sobie obracać, pyk, jest bardzo wygodnie. Natomiast dzisiaj zmienimy sobie tę kierownicę na inną i zobaczymy, czy będę w stanie w ogóle na niej driftować, czy będę w stanie na niej jeździć takim driftowozem. A ona wygląda sobie tak, co powiecie na to? Zobaczcie, to jest McLaren GT3, kierownica od Fanateka. I za chwilę ją sobie tutaj wsadzimy i pokażę wam, jak to wygląda. I pyk, kierownica ląduje. Och, ciasno wchodzi, bo nowa. Już nam się tutaj coś odpaliło, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Musimy ją jeszcze dokręcić. Hops. I już mamy. Czy ja czymś takim będę mógł driftować? Nie mam pojęcia, w ogóle ona już działa? Chyba tak, dobra, Jezu, ale dziwnie. Ponieważ nie masz jak tu złapać. W żaden sposób. Pokażę wam, jak to wygląda z bliska, tylko odpalę sobie. Patrzcie, tak to wygląda, już zamontowane. Tutaj są jakieś przełączniki. Dużo funkcji, to jest w ogóle dużo przycisków, które możesz sobie, wiesz, zaprogramować jakoś jak chcesz. Ale zauważyłem jedną rzecz, że bardzo ciężko ten przycisk chodzi. On już jest zbindowany pod coś, pod patrzenie się do tyłu, a ten? Ten na szczęście pod nic nie jest zbindowany. Jest tu dużo przycisków, o tu można sobie kamerę, tu mi się radio włączyło. Czyli generalnie bindy są podobne jak do tej kierownicy. No nie, bo to właściwie ta sama marka. Ale mam wrażenie, że tu jest trochę więcej tych przycisków. Ten na przykład, aha, dobra, to jest, to działa jako krzyżak, ten tutaj. Czyli cofniemy sobie, ops. Tu mamy w ogóle, ja nie wiem, bo tu pewnie większość przycisków nie będzie działać nawet w Fordzie. Aha, tu nam się coś przełącza, zobaczcie, jakieś ustawienie. Ja nie wiem, do czego to jest, będę musiał sobie to dopiero ogarnąć. Ale tak, tutaj jest, tutaj mamy to. To też coś robi, to jest dwukierunkowe, góra-dół i tu też góra-dół mamy. Tu jest coś. Jezu, strasznie. Ale czy ja będę w stanie tym driftować? Dobra, zasada jest taka, muszę przekładać po prostu. A to dziwnie ucieka. Muszę przekładać po prostu ręce szybko i łapać w te miejsca, ale to ciężko, bo wiesz, ta kierownica mega, mega szybko się obraca nieraz, nie? Dobra, próbujemy. Ciężko, jak takie delikatne. Ty patrz, samochód mi się tu zatopił pod ziemię. Co jest? Nie wiem, jak się tutaj spojrzeć do tyłu. Ale tu się samochód zatapia, what the fuck? Co ten Playground Games? Dobra, ręczny działa. Takie delikatne ślizgi to bez problemu. A w ogóle ona, patrzcie, jak tutaj jest wiele miejsca między tą kierownicą a ręcznym. Gdzieś jak złapałem, to nie jest do takiej jazdy, to chodzi, na tej kierownicy fajnie by się grało w takie gry jak F1, jakieś takie typowe torówki, samochody z klasy GT3, no, ta kierownica jest od McLarena, nie? Stylizowana na tą McLarenową. Ała! Uderzyło mnie. Ale dziwne. Dobra, wchodzimy tu. Łop. No nie da się. Zastanawiam się, jakby się grało na trybie Fortnite. Musiałbym sobie zbindować jakieś rzeczy tutaj. Patrzenie na mapkę na przykład, żeby szybko spojrzeć na mapę. Moglibyśmy to popróbować. Okej, tutaj nie trzeba mocno skręcać. Tam gdzie trzeba mocno skręcać, gdzie trzeba duży kąt zrobić, to niezbyt na tej kierownicy, bo nie ma jak złapać tutaj. To jest taka lipa trochę. Próbuję tutaj zakręcić, ale się nie da. Jest. Ty, a jakbym tak trzymał, nie wiem, jakoś tak, kurde, nie da się, no. Musimy, ej, wiecie co musimy zrobić? Musimy nagrać cały odcinek tylko na tej kierownicy, ale w trybie Fortnite i zobaczyć, jak mi pójdzie.
Ała. Wiecie, co by dobrze zadziałało? Jakbym zmienił sobie tutaj kąt skrętu na jakiś inny profil wybrał. To by było dobre, bo ja nawet nie wiem, jak ktoś te profile wybiera. Tutaj jest, tu jest bardzo prosto. Po prostu w tym miejscu na wyświetlaczu nam się pojawia, jaki mamy profil, force feedback i tak dalej. A tutaj jest ekranik nawet taki, pokazuje nam się biegi, wszystko, ale ja trochę nie ogarniam, powiem wam. Trochę, kurczę, nie ogarniam. Próbujemy, próbujemy. Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego zdania. Kurde, strasznie, strasznie. Musimy sobie na tej kierownicy w F1 zagrać, koniecznie, bo tutaj chwyt w tym miejscu, jak tak chwycę kierownicę, jest genialny. Zresztą mamy tutaj z tyłu też łopatki. One, o, już działają w Fordzie, fajnie. Są zbindowane. I mamy jeszcze z tyłu, ja wam pokażę, o co chodzi. Mamy z tyłu jeszcze dodatkowe łopatki. Zobacz, mamy dwie pary łopatek. Tutaj jest do zmiany biegów. A tutaj mamy normalnie sprzęgło, bo w tych samochodach GT3 nie ma takiego typowego sprzęgła jak normalnie. Więc tutaj mamy do sprzęgła. I to sprzęgło powinno w Fordzie też już być zbindowane. To też można sobie ustawić na różne sposoby, ale tak, to sprzęgło jest potrzebne do ruszania w wyścigach. Jak mamy na przykład w Formule 1, to musimy sobie, to ja sobie zawsze tam sprzęgło naciskam, tak jak teraz widzicie, nie? A tutaj możemy sobie na łopatkach mieć sprzęgło, jak widzicie, ono też działa, jak je naciskam, no nie? Niezależnie czy z prawej, czy z lewej strony, sprzęgło na po prostu śmiga. Widzicie, ja teraz nie naciskam tam, tylko tutaj na łopatkach i sprzęgło jest zbindowane od razu. Także to jest bardzo fajne. I no, to jest kierownica typowo do... typowo do F1 albo do jakichś takich gier właśnie torowych, nie? Ale byłem ciekawy, jak właśnie... czy uda nam się w ogóle tutaj jakoś zadriftować na niej? Jak się... chyba więcej trzeba po prostu gazem i sprzęgłem pracować, żeby jakoś to ogarnąć dobrze. Ale i tak jest ciężko! Przesterowuję za każdym razem. O, patrz, 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 patrz. Dawaj, dawaj, dawaj! Nissan! Patrz! Patrz, jak supałem! Jest! Mamy jedno kółko na rondzie. Ale trzeba więcej gazem pracować. Bo lepiej gazem to, wiesz, wyprostować, albo sprzęgłem wyprostować samochód, niż skręcaniem, kurde. Ej, zdecydowanie. No chyba nie ulega, znaczy nikt nie jest tutaj zaskoczony, że ta kierownica niezbyt do driftu się nadaje. Zdecydowanie wolę tamtą do driftu, bo można więcej chwytów tutaj zastosować, można ją trzymać, nie? Pyk, ale powiem wam, że tamta jest naprawdę fajnie, do niej sobie jeszcze wrócimy na pewno. Ona jest fajnie wykonana, bo ma taką sztuczną gumę, sztuczną skórę. Chyba wolę to niż Alcantarę. Znaczy ja powinienem chyba w rękawiczkach grać, żeby to... fajnie ogarnąć, ale tutaj jak ich możesz sobie ich złapać jak chcesz, ta kierownica cię nie zaskoczy, że nagle się obróci o 90 stopni i będziesz chciał złapać w tym samym miejscu i się po prostu nie da. Jest fajnie. Ale tak, to jest na razie tylko obręcz inna. Bazę też niedługo będę prawdopodobnie zmieniał, ale nie wiem, czy tej nie zostawię, bo powiem wam, że ta jest też kozacka baza, którą mam. Chciałem tylko dzisiaj przetestować. Pyk, ale patrzcie, jaka jest różnica. No tutaj bez problemu mogę sobie manewrować. A tam nie było szans, no bo musiałbym cały czas w tym jednym miejscu, w tym jednym chwycie trzymać. Musiałbym tak, o, ręce obracać, a przy drifcie jest to mega, mega niewygodne. Lubię to driftowanie tutaj w Fordzie. Kurde, piękna sprawa. Nie dałbym rady zrobić czegoś takiego na przykład na tamtej kierownicy, żeby wejść chociażby w ten 90 stopni tutaj. O, rozwaliłem słupek! No dobra, myślę, że powinniśmy dać jeszcze jedną szansę tej kierownicy, jeśli chodzi o drifting, bo zmieniłem sobie teraz kąt skrętu i teraz, zobaczcie, to jest pełny obrót, pyk. 360 stopni jest teraz ustawione, więc jeśli skręcę sobie tak, to mam prawie już maksymalny skręt, nie? A tak skręcić ręce mogę bardzo szybko. Więc mam takie ustawienie jak wy w ścigówkach F1. No i zobaczymy teraz, jak łatwo będzie kontrować. No i teraz to tak, zobaczcie, jaki mały ruch muszę wykonywać, żeby móc się utrzymać w drifcie, no nie?
Mamy ustawienie teraz jak w wyścigówce F1. Teraz kontra. Ja myślę, że mógłbym teraz nawet samochodami z Formuła Drift driftować, jeśli mam taką szybką reakcję na skręt. Jest bardzo mało, znaczy tak, myślę, że precyzja driftu jest troszeczkę słaba teraz, jak mamy, wiesz, taki mały kąt skrętu, czy inaczej, może, no dobrze powiedziałem, kąt skrętu. Mam w ogóle sekwencję ustawioną teraz, cholera. Tu nie dało rady, powinienem sprzęgło troszeczkę, ale sprzęgło mam wyłączone. Ale tak, jeśli chodzi o kontrowanie, nie ma problemu. Tylko musimy ustawić sobie taki kąt skrętu, jaki powinien być dla tej kierownicy. Wtedy wszystko jest, proszę państwa, w porządku. Redukcja, kurde, nie udało się. Powinienem jeszcze dorotować go ręcznym. Ale boję się puścić tą kierownicę, bo mi, nie wiem, czy jedną ręką utrzymam. Okej. Redukcja dwójka. Ale tak, jeśli chodzi o kontrowanie, nie ma problemu. Widzieliście, że rondo sobie trzasnąłem bez żadnego problemu. Tak jakby się grało na padzie w sumie. Bardzo podobnie do gry na padzie teraz jest, bo bardzo mały ruch musimy wykonać, żeby zrobić maksymalny skręt. O, cyk! Tak rwie trochę tym samochodem. Zresztą czysty, taki mały kąt też można sobie ustawić dla osób, które dopiero uczą się driftować, bo nie trzeba się aż tak namachać. Można sobie potem stopniowo ten kąt skrętu kierownicy zwiększać. Nawet jak macie normalną kierownicę, nie taką popieprzoną jak ja. Możecie właśnie w ten sposób też się uczyć, bo jest dużo, dużo prościej dla osób, które nigdy nie grały na kierownicy i nie wiedzą, o co w tym chodzi. To jest dużo prościej się nauczyć właśnie z małym. Ale tak, no da się, jest dziwnie. Wolę zdecydowanie 900 stopni obrotu, bo jest bardziej precyzyjnie. Trochę więcej się człowiek namacha, ale jak się przyzwyczaisz, to nie jest tak źle. Nie tak, kurde, jak zakładasz, no masz takie wrażenie, jakby było do góry nogami, ale to jest dobrze. Tutaj takie płaskie na dole, tu takie uwypuklone na górze. Tu w ogóle jest jakiś magnes albo coś na górze, nie wiem, może by coś przyczepić. Tutaj takie coś dziwne. Ślepka, nie wiem. Ciekawe, ciekawe to wszystko. Dobrze, o, podgląd mapy mam tutaj, dobra, będę już wiedział do trybu Fortnite. Tu mam klakson, tutaj jest zmiana muzyki. Tu wiadomo, tu wiadomo. O, patrzcie, tutaj mam taką właśnie też dziwną kierownicę, nie? Widzicie, w tym samochodzie. Też mam takich kilka przycisków większych, mniejszych. Tu się nic nie zmienia, okej. Tutaj nie, okej. Dobra, bo ja bym chciał wyjść do menu głównego i nie wiem, który przycisk to robi. Okej, bo musimy... Co on tam robi? Co się tam zmienia? Aha, my musimy sobie koniecznie ustawić skrzynię sekwencyjną do tego samochodu. Teraz tak ogarnąłem, że w sumie wcale nie trzeba skrzyni sekwencyjnej, jak się ma to na łopatkach. Ja jednocześnie mogę dwie łopatki naciskać i wtedy przełącza mi się bieg, tak jakbyśmy używali sprzęgła. Aha, dobra, czwórka, piątka. Jest, ej, jest prawie tak samo szybko, jakbym to robił bez sprzęgła. Wow! To się nawet przydaje w takiej jeździe. Wow, jestem w szoku. No dobra, ale chcę sobie zmienić na tą sekwencję koniecznie. No i okej, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Albo szóstka mamy, czekaj, to musimy sobie zrzucić. W ogóle te łopatki, muszę wam też to pokazać inaczej. Pokażę wam, w jaki sposób one działają, bo to jest dość interesujące. Zobaczcie sobie. To jest tak, że to jest jakby jeden element metalowy i on się, widzicie, reaguje w ten sposób, no nie? To jest jeden taki element, to nie jest tak, że jak na przykład w tej kierownicy, o, że mam dwie oddzielne łopatki, nie? I klikam albo to, albo tamto. Tutaj mam jeden taki element, który tutaj się też przełącza. Ty, ja jestem ciekawy, jakby się w ETS-ie na tym grało. Muszę to też przetestować. Wow, wow, kurde, za dużo gazu. Na pewno jest dużo lepszy chwyt niż w przypadku tamtej kierownicy, zdecydowanie.
I to się przyda, może tutaj w Fordzie nie, no wiadomo, że tutaj się mało kiedy tak jeździ aż na takich obrotach i tak się pokonuje te zaklęty, zresztą do Fordzy tam ta kierownica wystarcza. Tutaj chodzi o wyścigi w F1, kiedy naprawdę przez długi, długi czas musimy trzymać tę kierownicę w tej pozycji i musimy po prostu wytrzymać niekiedy bardzo długo w tej pozycji i ręce zaczynają się ślizgać i nie ma tego, brakuje wiecie czego? Brakuje tego elementu tutaj na górze, bo po prostu ta ręka lata. Tutaj to miejsce na kciuk jest dlatego takie duże, żebyśmy mogli sobie jeszcze założyć rękawice specjalne wyścigowe, a no nie powinno się jeździć na samych gołych rękach. Nie, jak masz rękawice wyścigowe, to kciuki masz mniej więcej w tym miejscu, nie wiem czy to dobrze widać, tak jak tak ten, i wtedy jest chwyt idealny, wtedy jakby masz bardzo szybki, bardzo krótki czas reakcji, nie? I to jest bardzo, bardzo ważne w wyścigach, na przykład F1, gdzie tam liczy się każda najmniejsza reakcja. A tutaj w Fordzie to tak o sobie, nie? Możemy sobie pośmigać i nie ma to większego znaczenia. Na pewno z tyłu jest też lepszy chwyt tutaj, bo to jakby tam, no mamy takie lepsze oparcie dla palców, nie? Żeby tą kierownicę. Także jak już ją złapiesz w ten sposób, to jesteś jakby przyklejony rękami do niej. I to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo, bardzo pożądane w typowych grach wyścigowych, torowych, gdzie no musisz każdy zakręt robić idealnie. Ale tutaj w Fordzie to... Ledwo się zmieściłem w zakręt, zapomniałem o tym zakręcie. Tutaj brakuje mi 7. Za wolny ten samochód trochę. Nie no, 350 km na godzinę to dużo. I cyk. Tak, koniecznie muszę wytestować te kierownice w F1 2021, w jakichś takich grach torowych, może nawet w Forza Horizon 7. Tam też są takie przecież typowo torowe samochody, no nie? Tutaj też są, tylko chodzi o to, że tam jest trochę inna fizyka. Och, korygowanie toru jazdy po wejściu w poślizg może być faktycznie trudne. Chociaż ja tutaj gram na 900 stopniach obrotu, no nie? Normalnie w tych samochodach jest dużo mniejszy kąt obrotu kierownicy, więc to korygowanie skrętu też jest inne. Na przykład ja nie pamiętam, ile dokładnie sobie ustawiałem w F1, ale chyba 180 albo 270, jakoś tak, stopni obrotu, no nie? Na pewno dużo mniej niż 900, na pewno. I tam się też zupełnie wtedy inaczej jeździ. Ale tak, no sprawdziłem to, driftować się nie da, aczkolwiek pograć by się dało na jakichś na pewno wyścigach, jakbym zmienił sobie kąt skrętu, no nie? Chciałbym sobie sprawdzić jeszcze na onej z innymi graczami. Ale tak, jeszcze na pewno przetestujemy sobie te kierownice w trybie Fortnite i zobaczymy czy w ogóle... Czy to jakiś rezultat da, no? Czy to będzie dobra opcja i czy damy radę tym jakoś normalnie zagrać? Będę musiał sobie tu przyciski jakoś zbindować lepiej. Ale nie no, w sumie mam klakson. Czy muszę coś zbindować, żeby samochody, by tej potrzebuję takiego przycisku. Tu mam patrzenie się do tyłu. Tu mam mapę, no jakby wszystko jest super, nie? Dobra moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał teścik nowej obręczy do mojego stanowiska. Na śniegu lepiej nie dodawać mocno gazu. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!